witam na trzecim odcinku naszej, i ostatnim odcinku naszej opowieści o Prymasie Tysiąclecia, Stefanie Wyszyńskim. Naszą opowieść zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek, czyli 3 maja 1966 roku, kiedy jednocześnie w Częstochowie odbywają się uroczystości Milenium Chrztu Polski, a tego samego dnia w Katowicach komunistyczne władze organizują oficjalne państwowe obchody tysiąclecia państwa polskiego. I tego dnia, mimo wielkich starań komunistycznych władz, mimo likwidowania połączeń, pociągów, autobusów do Częstochowy i naprawdę wielkich trudnościach, które spotykają pielgrzymów, no dość powiedzieć, że na przykład utrudnia się wyjazdy studentom, tak żeby nie mogli oni dotrzeć na uroczystości w Częstochowie, to i tak więcej osób zbierze się na Jasnej Górze niż na Wielkim Placu w okolicach dzisiejszego Spodka w Katowicach. I uroczystości te będą miały bardzo ważny wymiar moralny. Tego, co symbolicznie nazywa się oddaniem się narodu polskiego w niewolę miłości Matki Boskiej. Sam pomysł, że uroczystości milenijne na Jasnej Górze będą oddaniem się w niewolę miłości Maryi, był dość kontrowersyjny i po jego ogłoszeniu w 1964 roku ksiądz prymas musiał cierpliwie w wielu przemówieniach i wystąpieniach odpowiadać, że tak naprawdę jesteśmy w niewoli, jako Polacy w tamtym czasie, niewoli politycznej, nacisku ateistycznej moralności, niewoli społecznej i ekonomicznej, którą narzucają nam komuniści, a jednocześnie w niewoli osobistych grzechów i nałogów. I gdy dobrowolnie oddajemy się w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, to tak naprawdę stajemy się wolni. To był właśnie najgłębszy sens tego milenijnego aktu. I pamiętajmy, że te śluby składał prymas Wyszyński nie tylko jako prymas Polski, ale jednocześnie legat papieża Pawła VI. Papieża, który nie otrzymał zgody na wjazd do Polski. I mimo tych wszelkich utrudnień, które komuniści wymyślili, i tak na te uroczystości przybyło ponad 500 000 ludzi. Gdzie w tym samym czasie, zwożeni na siłę z całego Śląska, w Katowicach, ludzie przybywali na obchody państwowe raczej niechętnie. I frekwencja zapowiadanego miliona nie przekroczyła 400 tysięcy. Była to chyba największa wizerunkowa porażka komunistycznej władzy w historii polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Po uroczystościach na Jasnej Górze władze komunistyczne będą dążyć do konfrontacji. Zaczną coraz bardziej utrudniać peregrynację obrazu Matki Boskiej, Matki Boskiej Częstochowskiej, która wędruje po Polsce. Dość powiedzieć, że nawet w kolejnych miesiącach, zwłaszcza w czerwcu, dojdzie do ataków ZOMO na pochody wiernych, między innymi w Krakowie i Gdańsku. A gdy mają się odbywać uroczystości pod koniec czerwca w Warszawie, wtedy milicja spróbuje zablokować prymasowi Wyszyńskiemu wyjście z katedry, a jednocześnie ZOMO zaatakuje tłum wiernych. I kulminacją tego będzie to, co nastąpi na koniec sierpnia, kiedy obraz zostanie zatrzymany w Warszawie. Później, można powiedzieć, z milicyjną eskortą odwieziony do Częstochowy. I gdy 4 września ma on wyruszyć w kolejną peregrynację, w kolejną podróż, tym razem do diecezji śląskiej, w drodze obraz zostanie aresztowany przez milicję. I będzie na Jasnej Górze pod strażą milicji przez prawie 6 lat. Wtedy właśnie prymas Wyszyński razem z całym episkopatem podejmie decyzję, że dalsza peregrynacja będzie odbywała się jako podróż pustych ram obrazu. I stanie się to taką wielką symboliką, że władza komunistyczna jedyne, co może przeciwstawić tej duchowej sile, to właśnie brutalną przemoc. W tym momencie aresztowanie obrazu. Ale jednocześnie też władze, widząc, że przegrywają wizerunkowo, można powiedzieć, ten pojedynek z Kościołem katolickim, zaczną się wycofywać. Sam prymas Wyszyński też będzie dążył do uspokojenia nastrojów. W kolejnym roku, w 1968, wybuchną zresztą
niepokoje marcowe i protesty studentów. Wtedy prymas Wyszyński bardzo wyraźnie będzie się sprzeciwiał tej przemocy i biciu ludzi protestujących, domagających się o własne prawa. Jednocześnie, jakby widząc swoją rolę duchową, nie będzie również dążył do konfrontacji z obozem komunistycznym. Ale tak czy siak w roku 70, tym ostatnim roku rządów Gomułki, dojdzie, można powiedzieć, do ostatniej takiej konfrontacji tej władzy komunistycznej z Kościołem. A mianowicie prymas Wyszyński chce uczcić 50-lecie cudu nad Wisłą. I w tym celu episkopat przygotuje list, który ma być odczytany we wszystkich kościołach w Polsce 15 sierpnia, w 50. rocznicę cudu nad Wisłą, Bitwy Warszawskiej. To, co się wydarzy, to komuniści będą przeciwko temu protestować. Będą nawet interweniować w Watykanie, informując, że prymas Wyszyński działa w takim kierunku, by zaognić stosunki między państwem a kościołem. I 1 sierpnia prymas Wyszyński wycofa się ze swojej inicjatywy. Ten list, to przypomnienie cudu nad Wisłą, nie odbędzie się. I już później, bo we wrześniu, prymas taki napisze, można powiedzieć, prywatny list do Władysława Gomułki, gdzie jakby odezwie się do niego jak do człowieka. I dzisiaj nie wiemy, czy ten list odniósł skutek, bo Gomułka na niego oficjalnie nie odpowie. Zresztą będzie miał też już inne wyzwania i gdy dojdzie do tragicznego grudnia 70 roku, swoją władzę straci. Odbędzie się zmiana na stanowisku pierwszego sekretarza partii komunistycznej i władzę nad partią, a tym samym także również władzę w Polsce, przejmie ekipa Gierka. To jest ważne, bo tej zmianie będzie towarzyszyła śmierć 45 osób, które zginą głównie w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie w czasach brutalnych masakry oraz ulicznych walkach z milicją. Wtedy prymas Wyszyński będzie starał się uspokajać nastroje, ale też będzie odnosił się do tego, że musimy pamiętać o ofiarach. Bo ci ludzie, którzy zginęli, to kolejna ofiara, jaką naród poniósł. Poniósł w walce o swoją wolność, o swoje prawa. Wydarzenia grudnia 1970 roku były bardzo ciężkim doświadczeniem dla prymasa Wyszyńskiego. Gdy dowiedział się o masakrze robotników w Gdyni w Czarnym Czwartku 1970, powiedział: Wasz ból jest naszym wspólnym bólem. Gdybym mógł w poczuciu sprawiedliwości i ładu wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co się ostatnio stało w Polsce, wziąłbym jak najchętniej. Bo w narodzie musi być ofiara okupująca winy narodu. Jakże puste brzmią przy tym słowa nowego włodarza Polski, Gierka, który jeżdżąc po Polsce i nawołując robotników do powrotu do pracy i porozumienia, będzie mówił: towarzysze, pomożecie! Zapominając tak naprawdę, jednocześnie próbując de facto ukryć tą ofiarę, którą naród poniósł w grudniu 70 roku. Możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No. Jednak z punktu widzenia Kościoła, a także ducha Polaków, rządy Gierka będą dążyły do zachowania spokoju i, można powiedzieć, takiej neutralności wobec Kościoła. Nowa ekipa komunistycznej władzy, ta popularnie zwana ekipą Gierka, będzie dążyła do zachowania, nazwijmy to, neutralnych relacji z Kościołem. Między innymi pozwolą znowu na budowanie w Polsce nowych kościołów. I rzeczywiście w latach 70. i później 80. powstanie ich bardzo wiele. Nie będzie już takiej sytuacji, że w rozbudowywanych miastach, miasteczkach, nowych dzielnicach miast ludzie nie mają kościoła ani kaplicy, gdzie mogą się pomodlić. Prymas Wyszyński wtedy wykonał też bardzo ważną rzecz symboliczną, ponieważ doprowadzi do beatyfikacji
i przypomnienia Maksymiliana Kolbe, znanej wszystkim postaci człowieka, który ofiarował swoje życie w zamian za życie drugiego mężczyzny w Auschwitz. I co ważne, to gdyby nie ingerencja prymasa Wyszyńskiego, gdyby nie jego praca, ta postać zostałaby zapomniana. I w ogóle lata 70. są takim, zwłaszcza w pierwszej połowie, wielką pracą prymasa Wyszyńskiego jako tego nauczyciela, jako wychowawcy narodu. I chyba takim najważniejszym elementem są jego słynne kazania świętokrzyskie. To będą kazania, które będzie wygłaszał bardzo regularnie przez 2 lata w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Kazania, które później będą zapisywane i kolportowane w setkach egzemplarzy po całej Polsce. Po różnych ośrodkach duchowych, po parafiach. I taki trochę zapomniany fakt, że bardzo wiele osób, które później zaangażuje się w tą pierwszą, w zasadzie legalną opozycję przeciwko komunie, to będą osoby, które będą słuchały tych wykładów. I tam jest bardzo wiele o tej nauce społecznej Kościoła. O poszanowaniu ludzi, pracy. O tym, że taką wielką przywarą, która jest w Polsce według mnie aktualna do dzisiaj, jest to, że ci, co mają więcej, bardzo niechętnie dzielą się z tymi, co mają mniej. Że bardzo często obowiązuje ta zasada, że co moje, to nie twoje. I tu też prymas Wyszyński będzie nawiązywał do tych słynnych encyklik papieskich, takich jak Rerum Novarum. I przypominał, że często tak się oburzamy na lewicę, na proletariat, na tą dyktaturę proletariatu, a często w przeszłości nie potrafiliśmy zadbać o to, żeby ci, którzy są właścicielami czy to fabryk, czy zakładów pracy, potrafili się dzielić z tymi, których zatrudniają. Dzielić w taki sprawiedliwy sposób. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy później na programy, które będzie miała pierwsza opozycja antykomunistyczna, a później Solidarność, to one bardzo niewiele wykraczają poza ten przekaz, poza te nauki prymasa Wyszyńskiego z czasów kazań świętokrzyskich. I to jest też taka w tym czasie wielka praca formacyjna, ponieważ prymas Wyszyński zaangażuje się w budowę duszpasterstw akademickich. Będzie wspierał bardzo rozwój oazy. Czyli to jest taka praca u podstaw i nauczanie. Nauczanie, którego pozytywne efekty w zasadzie widać do dzisiaj. A jednocześnie dokona też wielkiej pracy administracyjnej, ponieważ w końcu w porozumieniu ze Stolicą Apostolską na tych nowych ziemiach północnych i zachodnich powstaną polskie biskupstwa uznane przez Watykan i będą powołane 4 diecezje. Między innymi właśnie Opole, Szczecin i Koszalin, Kołobrzeg. A wreszcie wykona wielkie wsparcie dla kandydatury swojego, można powiedzieć, przyjaciela, kardynała Karola Wojtyły, gdy razem udadzą się na konklawę po śmierci papieża Jana Pawła I. Il balcone in questo momento. Allora, è felice che annuncia. Sentiamo l'annuncio. Annunzio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Carissimi fratelli e sorelle, gli eventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. I
I to właśnie prymas Wyszyński będzie tym, który prowadząc bardzo mądrze negocjacje z władzami komunistycznymi, doprowadzi do tego, że odbędzie się pierwsza pielgrzymka papieska. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Która tak naprawdę będzie wielkim świętem katolickim i narodowym, a jednocześnie takim potwierdzeniem, że mimo tych 38 lat komuny w Polsce zachowało się chrześcijaństwo. I będzie to też początek takiego urzeczywistnienia tej wielkiej moralnej i duchowej odnowy, którą pamiętamy tymi słynnymi słowami. I wołam, ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam. Z całej głębi tego tysiąclecia wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Nie wstąpi duch twój. Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen. A jednocześnie to warto podkreślić, bo zwłaszcza wtedy komuna, ale nawet ludzie dzisiaj twierdzą, że między Stefanem Wyszyńskim, między prymasem, a Karolem Wojtyłą, późniejszym Janem Pawłem II, dochodziło do jakichś animozji, nieporozumień. Ja myślę, że to jest bardziej propaganda. Bo to właśnie w czasie tej pierwszej pielgrzymki Jan Paweł II powie, że to prymas Stefan Wyszyński jest tym zwornikiem kościoła w Polsce. Zwornikiem, dzięki któremu utrzymuje się sklepienie i pokazuje ta prawdziwa siła fundamentów. Jakbyśmy na to tak patrzyli, to zawsze Jan Paweł II mówił o prymasie Wyszyńskim jako wielkim wzorze, dzięki któremu było możliwe to wszystko dobre, co się wydarzyło. I nadszedł rok 80., w której ta duchowa odnowa natchnęła ludzi siłą do tego, by naprawdę wystąpić o zmiany. Zaczęło się już w lipcu strajkami na Lubelszczyźnie, a potem Gdańsk. Początek strajku w Stoczni Gdańskiej. I to jest bardzo ważne, bo 16 sierpnia, gdy spisane zostaje 21 postulatów i zaczyna się tak naprawdę strajk, do którego przyłączają się kolejne zakłady, to już kolejnego dnia, bo 17 sierpnia w Ambierzycach na ziemi kłodzkiej Stefan Wyszyński, prymas Polski, w czasie swojej wizyty duszpasterskiej i kazania powie, że robotnicy mają prawo do niezależnej, samorządnej reprezentacji. Czyli tak naprawdę od razu wspiera główny postulat Solidarności. I chociaż nie idzie na konfrontację z władzami, to będzie cały czas wspierał strajkujących. 26 sierpnia do stoczni przyjedzie jego specjalny wysłannik, Romuald Kukułowicz. A jednocześnie episkopat wyda komunikat, który zostanie odczytany dwa dni później, 28 sierpnia, we wszystkich kościołach. I tam będzie wyraźne wezwanie do władzy komunistycznej, by zgodziła się na te polityczne i społeczne postulaty protestujących. I to jest dzisiaj fakt może mało znany, ale nie do przeoczenia. Że to, że Kościół tak naprawdę wsparł w tym momencie strajk, bardzo pomogło temu, że w końcowych dniach sierpnia tyle zakładów się ruszyło. Tyle ludzi przyłączyło się dodatkowo do strajku. To jest często pomijane, ale miało bardzo duży wymiar taki moralny i symboliczny. Zresztą później, gdy już dojdzie do porozumień sierpniowych i rejestracji Solidarności, Solidarność zacznie działać jako ten wielki ruch społeczny, będzie ten ruch wolności, prymas Wyszyński będzie cały czas wspierał.
On już we wrześniu na przykład powie Wałęsie, że powinien zacząć rozmowy z Sowietami. Tak, żeby rozmawiać z Sowietami bez tych komunistycznych pośredników w Polsce. No niestety akurat tej rady Lech Wałęsa nie posłucha. Jednocześnie też pozycja prymasa Wyszyńskiego jest trudna, bo widzi w otoczeniu Wałęsy wielu doradców, takich jak Mazowiecki czy Gieremek, z którymi raz, że się nie zgadza i którzy często głoszą poglądy niezgodne ze stanowiskiem Kościoła. Ale cały czas wspiera, cały czas mądrze doradza i też mówi, żeby działać spokojnie. Są takie zapiski jego rozmów z przedstawicielami Solidarności, gdy mówi: zobaczcie, ile już zrobiliście w tak krótkim czasie. I zobaczcie też tą drugą stronę, która musi zgadzać się na kolejne ustępstwa, które są dla nich bardzo trudne. Cały czas nawołuje do tego, żeby człowiek widział człowieka. A jednocześnie sam wykona wielką pracę, dlatego żeby komuna uznała w końcu Solidarność Rolniczą. W czasie karnawału Solidarności władze komunistyczne i bezpieka stosowały wobec Związku Zawodowego tak zwaną strategię albo taktykę odcinkowych konfrontacji. Czyli teoretycznie godząc się na porozumienia sierpniowe, starały się przeciwdziałać jakiemukolwiek nowemu projektowi i gdzie mogły przeszkadzać. Jednak była jedna rzecz, na którą nie było ani milimetra, ani promila zgody ze strony komunistycznych wataszków. A była to Solidarność Rolników. Jak przyznają później, komuniści panicznie bali się powrotu PSL-u, który jednak w latach 40. był dla nich tak naprawdę głównym i największym przeciwnikiem w czasie zdobywania władzy. Dlatego nawet strajki i protesty rolników nie przynosiły żadnego rozwiązania tej sprawy. Natomiast już w lutym 81 roku wielkie wsparcie dla samej idei Solidarności Rolników, dla ich zrzeszania się w niezależnym związku zawodowym udzielił właśnie prymas Wyszyński. Prymas mówił wtedy publicznie do władzy: jeżeli zgodziliście się na samorządność robotniczą, musicie również zgodzić się na samorządność rolniczą. Prymas Wyszyński napisał również w tej sprawie osobiste listy do generała Jaruzelskiego i Stanisława Kani. Mimo postępującej choroby nowotworowej, jeszcze w marcu 1981 roku prymas Wyszyński spotkał się osobiście z generałem Jaruzelskim, którego osobiście przekonał do w końcu wyrażenia zgody na rejestrację Solidarności Wiejskiej, Solidarności Rolników. I właśnie ostatnia audiencja publiczna prymasa Wyszyńskiego z dnia 2 kwietnia 1981 roku odbyła się dla działaczy nowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych. Później profesor Andrzej Stelmachowski nazwał to wsparcie ostatnią wielką akcją społeczną prymasa tysiąclecia. W marcu 1981 roku zacznie się śmiertelna choroba prymasa Stefana Wyszyńskiego. Śmiertelna choroba, która tak naprawdę w pewnym sensie przykuje go do łóżka, ale mimo tego będzie dalej działał, rozmawiał. No tak naprawdę to spotkanie z Jaruzelskim, na którym przekona go do w końcu zgody na rejestrację Rolniczej Solidarności, odbędzie się pod sam koniec marca, kiedy już rzeczywiście jest mocno obłożony chorobą. A jednocześnie nawet w tej chorobie daje piękne świadectwo, bo przecież 13 maja będzie miał miejsce zamach na życie Jana Pawła II. Mimo tego, że są to już ostatnie dni życia prymasa Stefana Wyszyńskiego, będzie żarliwie modlił się o uzdrowienie papieża, o jego przeżycie tej ciężkiej rany postrzałowej. Parę dni przed śmiercią będzie miał jeszcze miejsce jeden zabieg, gdzie lekarze spróbują powstrzymać tego postępującego raka i to trwa około 4 godzin. Zaczynają rano, omijają obiad. Jest takie piękne świadectwo, że po tym, gdy prymas Wyszyński się budzi i widzi tych spracowanych lekarzy, prosi ich, żeby poszli odpocząć, żeby poszli się posilić, coś zjeść, bo naprawdę się zmęczyli. Czy nawet będąc praktycznie już na łożu śmierci, jest w stanie dalej zobaczyć wysiłek i ofiarność drugiego człowieka. I w końcu 28 maja o 4:40 rano
Stefan Wyszyński, prymas Polski, odejdzie z tego świata. W wieku prawie 80 lat. Także to jest też jakiś kolejny cud i coś niesamowitego, że człowiek tak słabego zdrowia, który tyle miał z tym zdrowiem problemów, a jeszcze przeżył 3 lata ciężkiego uwięzienia, przez te wszystkie trudy wojenne, żył tak długo i tak bardzo dzielił się sobą w czasie swojego życia. Jego uroczystości pogrzebowe staną się kolejną wielką manifestacją wiary i patriotyzmu. Już w dniu śmierci prymasa Wyszyńskiego wierni zaczęli się gromadzić, żeby oddać mu hołd. Dlatego wieczorem 28 maja przeniesiono trumnę z ciałem prymasa z siedziby prymasowskiej przy ulicy Miodowej do kościoła seminaryjnego, czyli kościoła karmelitów przy krakowskim przedmieściu. Rozpoczęło się 3-dniowe czuwanie. Do oddania hołdu ustawiała się kilkukilometrowa kolejka, a prawdopodobnie ostatni hołd oddało prymasowi Wyszyńskiemu ponad 1 000 000 ludzi, którzy przez te 3 dni przeszli przez kościół seminaryjny. Same uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w niedzielę 31 maja. Później kondukt z trumną wyruszył do katedry na Starym Mieście, gdzie ciało prymasa spoczęło w krypcie arcybiskupów warszawskich. Według obserwatorów służby bezpieczeństwa, którzy tego dnia kończyli swoją misję obserwacji i śledzenia życia prymasa, we mszy pogrzebowej uczestniczyło ponad 120 tysięcy osób. A co ciekawe, wielkim ewenementem było zachowanie władz PRL, które pozwoliły pochować Wyszyńskiego ze wszystkimi honorami przysługującymi osobom pełniącym funkcje państwowe. W chwili śmierci prymasa z tysiąclecia, nawet walcząca z nim przez kilkadziesiąt lat komunistyczna władza oddała mu hołd. I dzisiaj, gdy mija już prawie 40 lat od śmierci prymasa Wyszyńskiego, mam wrażenie, że dalej chyba nie do końca rozumiemy, jak wielkim był człowiekiem i jak wielka to była postać dla współczesnej Polski, dla narodu, dla historii, dla tej bardzo burzliwych sytuacji i przeżyć. Jednocześnie częściej kojarzymy go jako praktycznie męża stanu czy polityka, niż tego, kim był naprawdę. Wielkim nauczycielem i wychowawcą, który pozostawił po sobie tak wiele i którego myśli i inspiracje były tak ważne. Jednocześnie pamiętajmy, że tak naprawdę prymas Wyszyński nie walczył z komunizmem. On walczył o godność człowieka, poszanowanie ludzi i zachowanie takiego duchowego wymiaru życia. A jednocześnie tej pięknej tradycji katolickiej i narodowej, o którą cały czas swoim życiem dbał. No i taka ciekawostka, bo ja zrobiłem sobie zadanie sprawy trudu, żeby policzyć ilość książek, broszur i wydawnictw o prymasie Wyszyńskim. Co ciekawe, bardzo dużo ich powstało jeszcze w czasach komuny i były to głównie opracowania czy książki, które prymasa szkalują. I do dzisiaj, mimo tego, że wydano kilka biografii i wiele ciekawych pism, to praktycznie to się równoważy. Także jest w dalszym ciągu mnóstwo literatury, które prymasa Stefana Wyszyńskiego szkaluje przy stosunkowo naprawdę jeszcze małej ilości dobrych książek o prymasie Wyszyńskim. A wszystkim brakuje chyba takiej jednej książki, która osobie niebędącej pasjonatem historii pozwoliła po prostu zapoznać się z życiem tego człowieka i móc poczuć i zobaczyć jego wielkość. Takiego prawdziwego przewodnika, który, jak to niektórzy mówią, przeprowadził Kościół i naród przez Morze Czerwone, czyli ten najtrudniejszy czas komunizmu. I to jest wszystko na dzisiaj.
Jednocześnie chciałem Was zaprosić do zapoznania się osobiście z większą ilością informacji na temat prymasa Wyszyńskiego. Jest świetna strona Instytutu Prymasowskiego, gdzie znajdziecie nie tylko teksty, ale też filmy z nagranymi wspomnieniami i świadectwami ludzi, którzy kontaktowali się z prymasem Wyszyńskim, którzy towarzyszyli mu przez jego życie. Jest to cenny skarb, którym warto się zapoznać. Zapraszam Was też na kolejny odcinek opowieści historycznych o bohaterach historii najnowszej, w którym opowiem o Janie Olszewskim. Jest to bardzo ciekawa postać, bo nie dość, że tak naprawdę pierwszy premier wybrany w rzeczywiście wolnych wyborach, ale jednocześnie wcześniej tak zwany mecenas niezłomny w czasach komuny, a w bardzo młodym wieku człowiek, który podjął bardzo trudną decyzję, ponieważ on stanął przed wyborem, czy w latach 40, to był 47 rok, czy pójść walczyć do lasu z komunizmem, czy może właśnie pozostać i próbować w inny sposób iść tą drogą do niepodległości. To jest ciekawe, bo to też się łączy z takimi bardzo ważnymi słowami, które prymas Wyszyński powie w styczniu 81 roku, czyli 4 miesiące przed śmiercią, kiedy powie, że jakby taka oddanie życia za ojczyznę, walka jest bardzo ważna, ale często trwa tylko krótką chwilę. I jakby z tej jego prawie 80-letniej perspektywy często dużo trudniejszym jest pozostać, zachować życie, ale wytrwać w swoich staraniach. Do czego wszystkich zachęcam. Do zobaczenia.